I przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję uprzejmie. O godzinie 18:30. Posiedzenie Komisja przyjęła następujące porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, przewód korespondencji, projekt uchwały w sprawie planu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Komisja przeznaczy bieżącą korespondencję i Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie planu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Projekt uchwały to jest kolejny, to jest podpunkt A, ale... A sprawozdanie o nim nas pan przewodniczący wyczerpał. Tak, dziękuję. Nie było nic. Nie, czy są jakieś pytania związane z działalnością komisji? Proszę państwa, na wyżywę miałem zgłoszenie od pana Michała Święcia, mieszkańca Piasków Nowych. Z problemu wystąpił środoparkiem przy szpitalu świętego Rafała w ulicy Pochemka. No i zrobiono to, że to było po prostu dla dyżurze, więc interweniowałem w tej sprawie pan dyrektor tego szpitala, czyli który jest tam środowiskany. Sprawa wygląda, chodzi o to, że jest tam ograniczony zakaz parkowania dla osób niepełnosprawnych, co wydaje się niepełnosprawnych. Jest nieograniczony, tylko płatny. Płatny i mam ograniczony 10 minut. Bezpłatny 10 minut. Tak jest, właśnie. Po prostu to jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami, jakkolwiek z ustawą. No i po prostu wydawało się, że tutaj będzie przychylne stanowisko pani prezes skanuje do tej sprawie. To znaczy, że również mamy współpracę, że współpracuje ze szpitalem. I niestety okazało się inaczej, już otrzymaliśmy pismo, bo odpowiedzią o interwencję, którą przekazałem również do Komisji Zdrowia. I w związku z tym też przygotowałem projekt pisma do rzecznika osób niepełnosprawnych pana Gonsala i do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. I to jest teraz w tej chwili w gestii Komisji Zdrowia, żeby to pismo przygotować. No, to należy czekać. Co pisała? To znaczy pani prezes pisała, że to jest ograniczone do 15 minut, podczas gdy wizja lokalna wykazała, że to jest 10 minut na przykład, jest dokładnie z znak pokazuje, więc jak gdyby nie wykazał zupełnie dobrej woli, żeby to rozstrzygnąć. Tym bardziej, że ja byłam w rozmowie z kierowniczką administracji szpitala i sądziłem, że właśnie ona została wydelegowana przez panią prezes do rozmowy w tej sprawie. Usłyszałem, że będzie renegocjowana jak gdyby umowa z tym operatorem zewnętrznym, który administruje tym takim. Prawda? I to po prostu jak gdyby pani prezes umyła ręce, po prostu żadnej negocjacji tej umowy nie było od razu, że jest wszystko w porządku, więc dlatego po prostu musimy zająć stanowisko tej sprawy. Dziękuję. Pan przewodniczący. 7 będziemy mieć komisję, po prostu cię powiedzieli. No i wrócimy się do zarządu, bo słuchaj do tego. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że temat jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że Skarnet podzielił się na takie spółki prawdopodobne, bo to wynika z nazwy. I proszę zwrócić uwagę, że jest Skarnet, czyli szpital świętego Rafała, Skarnet Multimedis, czyli przychodnia. I tutaj są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, zarówno na POZ, jak i na tą opiekę świąteczną i nocną. Czyli to nie jest tak, że tam po prostu jest to prywatna rzecz i kto chce, to sobie przyjedzie. Tam jesteśmy po prostu przypisani troszeczkę. I druga sprawa, ten operator, który zajmuje się tym parkingiem, to jest znowu Scan Development, czyli prawdopodobnie następna spółka Scanowu, która jest zainteresowana tym razem jakimiś inwestycjami budynkowymi czy innymi, ma przynosić zyski. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że takie bardzo jest śmieszne, że przed samym wejściem do szpitala faktycznie są wyznaczone bardzo wygodne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Sugeruje to, że ta osoba, która ma uprawnienia, ma kartę parkingową, może tam wjechać i przebywać, tylko jak wyjeżdża, to musi zapłacić. We wszystkich szpitalach publicznych, które są na terenie miasta Krakowa,
Rosta nam się szanuje te osoby, że one już są troszeczkę upośledzone i że są upokorzone przez los, że są niepełnosprawne i przynajmniej ten, to parkowanie, ten wjazd daje im się bezpłatnie. Tu prywatna firma rygorystycznie bierze pieniążki. Według mnie bardzo nieelegancko, nieładnie i stąd słuszny jest wniosek pana radnego Kajnańskiego i tu proszę Komisję też Zdrowia, żeby się nad tym pochyliła, żeby prawa były jednakowe jednak dla wszystkich w mieście królewskim. Dziękuję. W którym uzupełnienia, proszę państwa, wszyscy wiemy, że skandal, czy myśliło się do Rafała i przychodnia, to podpisany kontrakt, ale to jest pismo skierowane do pana pełnomocnika Grossala, jest również spowiadomione do Rady Funduszu Zdrowia. Znaczy ja tylko tak informacyjnie, że to co kolega Stanek mówił, to o tej trzeciej nodze skandalu, czyli deweloper, oni do Rady Dzielnicy przez Wydział Architektury wystąpili o opinię. W tym miejscu, gdzie jest parking, planują dwa bliźniacze wieżowce, a następne planują tam w głębi w kierunku, tak jak jest zakręt ulicy Podedworze, tam dalej już w Starych Piaskach. Tutaj już by się odcięli, a wjazd planują zaraz tutaj, gdzie jest brama zamknięta, gdzie już mamy ulicę Bowelka, od ulicy Łużyckiej jest taki skręt, który jest zamknięty. Tam ma być docelowo wjazd do tych obiektów medycznych, a tu na tym miejscu myśmy odrzucili wniosek ze względu na to, że nie wykazywali ilości miejsc parkingowego. Olbrzymia zabudowa, duże budynki, duża kubatura, a jedynie co pisało w wniosku, to pisało garaże podziemne. A ile stanowisk będzie później musiała Piaski, spółdzielnia Piaski przyjąć, to tego nie napisali. Bo to tego się sprowadza, że ktoś buduje, buduje ograniczoną ilość miejsc parkingowych, a to się przenosi później na osiedla mieszkaniowe w całe parę. Podobna jest praktyka w szpitalu Rybiera. Znaczy wjechać można i do pół godziny tam pani walida czas. Do pół godziny za darmo. Bo jak powyżej pół godziny to musi zapłacić. Ale tam są bileciki. To też są bileciki. To jeszcze nie była tam. No, natomiast na przykład jeśli chodzi o klinikę, czy cały zespół klinik, czy Kopernika, to tam jeżdżę często z znaczkiem ukraińskim. I nie ma problemu. Jeżdżam za darmo, patrzę za darmo. Ja to mogę odwiedzić, nie ma problemu. Także tam wszędzie, gdzie jest prywatny, zarządzający, to są problemy. Pan przewodniczący Grabowski. Ja tylko krótko, proszę państwa, co pan Stanek powiedział, to pani Kijewska również, z naszej jakości Rybiera, przynajmniej to z ojcem. Tam jest bezpłatne 15 minut dla każdego, kto wiezie, a dla inwalidów jest bezpłatne nawet 5 godzin, pod warunkiem, że jest inwalida i ma stosowne dokumenty. Jeżeli ma stosowne dokumenty, pokazuje gość, co spisuje, jest bezpłatko. To jest nieprawda. Ja wiem, że jestem kilka to. Dokumenty i są 5 godziny. No się zmieniło, bo zaraz nie było. Teraz jest poprawka. Tu skarb będzie też trzeba poprawić. Nie, na przykład nie. Na prawce. Czy jest ktoś z państwa, gdzie chciałby zabrać głos? Jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia. Rozumiem, że nic to. Zanim przejdziemy do podpunktu A, chciałem państwa poinformować, że do projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej został też dołączony ten wniosek o odstąpienie od wymogów określonych w paragrafie 19 ustęp 4. W związku z tym przed przystąpieniem do procedowania projektu uchwały poddam pod głosowanie. Jeżeli ktoś z państwa tutaj tego wniosku chciał zabrać głos, to też oczywiście jest taka możliwość, ale nie chcę skorzystać. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19.4 Regulaminu Dzielnicy Jedenastej Podwórze Bucharskie przy procedowaniu nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2013 rok.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Cały wniosek został przyjęty. I proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Przyjmuje się Plan Pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2012 roku zgodnie z załącznikami do ministra uchwały. Wszyscy panowie mają tam plan pracy, nie będę go czytał. To nie ma sensu, żeby go czytał. Każdy materiały mógł odebrać i przeczytać. Dobrze, ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował ten projekt uchwały. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. No dobra, jeżeli trzeba, to ja ogłoszę przerwę 5-10 minut. Ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Jeżeli jest, no to... Rozumiem. Chcecie Państwo 5 minut przerwy? Nie. Dobrze, w takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa chciał zabrać głos, proszę bardzo. Pani. Pytanie jedno, czy w związku z tym, że w planie na tego roku pojawił się punkt 5 dotyczący organizacji podmiotów. Czy na rehabilitacyjnych, to znaczy, że mamy to zadanie, czy nie mamy? Ale na razie jeszcze wszystko prosić, trzeba jeszcze czekać. Nie ma odpowiedzi. To jest dla pracy. Planują, ale na razie. Co będzie na czasie? Czy w tym poczekaniu może się akurat coś wyróżnić? Dobrze. Myślałem, że jest już zgoda, chciałem się ucieszyć. Są prowadzone rozmowy i z Panem, tak jak mówiłem, ostatnio z Panem pełnomocnikiem i z Wydziałem. Miejmy nadzieję, że tutaj w najbliższym czasie będzie jakaś dobra informacja i ten turnus się odbędzie. Dobrze, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Stan. Dziękuję bardzo, ja chciałem zgłosić tylko takie, tutaj są błędy kartuje literowe. W załączniku to powinno być, ale że to projekt uchwały. Następnie w punkcie drugim tutaj po przecinku najgorsze rodziny powiedzmy Spacja. I w punkcie siódmym opracowywanie materiałów Spacja do Kuliera. To są literówki, to nasi listka musiała po prostu. Szybko się dzisiaj pisze. Nie są pewnie. Są tylko i wyłącznie litery. Dlatego nie zgłaszam poprawki, proszę radnych, żeby sobie poprawić. Na tym etapie no nie ma innej możliwości, żeby poprawić. Proponuję, żeby to zostało tak, jak jest. Proszę bardzo. Jak się ma wiesz, na wykształcenie, to tak się pisze. To panie tak jest. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chce zabrać głos? Rozumiem, że nikt, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 1413 w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.